Kuba, u nas sezon na Podhale trwa najdłużej w Polsce, jest to blisko 280 dni w roku. Nie ma drugiego miejsca w Polsce, gdzie aż tak długo trwa sezon. 10 tysięcy złotych, za metr kwadratowy działki. Dokładnie. Działki, żebyście sobie uzmysłowili. Jednak górale robią, moi drodzy, chyba lepiej interesy niż my na dziedzinach, to ja na szkolenie do Ciebie muszę przyjechać. Zapraszam. Widok w gratisie. Okej, czyli widok w gratisie, dodatkowy bonus. W gratisie, 5 metrów w górę w gratisie. Dokładnie. I po skosach 20 metrów w gratisie. Dokładnie. To same gratisy. Dzień dobry, kochani. Kuba Midel, życie, biznes, nieruchomości, odcinek wakacyjny. Chwilę odpoczynku wszystkim się należy, ale inwestować trzeba. Ceny nieruchomości bardzo wysokie. Dzisiejszy odcinek poświęcamy polskim górom, jak inwestować na Podhalu tak, żeby wykręcić możliwie dużą stopę zwrotu. Zaczynamy na zamku w Nidzicy przy jeziorze Czorsztyńskim. Wyobraźcie sobie, że nieruchomość, na której zaczynamy ten odcinek, ma 700 lat, a te 30-40 minut spędzimy dzisiaj ze Staszką, która działa razem z grupą Tatra Style na Podhalu i o nieruchomościach tutaj wie dużo, bo działa w nich aż od 20 lat. Witam Ciebie, Staszka. Cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mamy wakacje, ale chciałbym sporo pogadać o nieruchomościach, o Waszych przedsięwzięciach. Byłem ostatnio w Mielnie, gdzie mówiliśmy po drugiej stronie Polski, jak inwestować nad morzem. Dzisiaj chciałbym, żebyś powiedziała nam jak najwięcej, że Podhale to nie tylko Zakopane. Oczywiście. Jak tutaj inwestować, jak długo trwa sezon, jaką stopę zwrotu można wykręcić. Jaki mamy plan na dziś? Kuba, u nas sezon na Podhalu trwa najdłużej w Polsce, jest to blisko 280 dni w roku. Nie ma drugiego miejsca w Polsce, gdzie aż tak długo trwa sezon. Porównując to z naszym Pomorzem, sezon trwa blisko 100-120 dni, jest to praktycznie o połowę mniej. Tutaj mamy, Kuba, piękne góry, mamy trzy pasma gór, Gorce, Pieniny, Tatry, mamy piękne jezioro i nieopodal naszą inwestycję. Niemożliwy, moi drodzy, dzisiaj widok. Jesteśmy na budynku, który ma ile lat? Około 700 lat. W którym roku był budowany? 1320-1325. Niesamowite, prawda? Niesamowite. Gdyby tutaj jakieś ogrzewanko było, a pewnie jest, to możemy tu spokojnie mieszkać. No, na szczęście jest to obiekt turystyczny. A chodźcie w oddali dzisiaj, to też akurat nieplanowane, ale mamy drugi zamek. Dokładnie. Tu są ruiny zamku Czorsztyn. Aha, a między kominami? Mamy piękne jezioro. A za jeziorem mamy Waszą inwestycję. Dokładnie. No to tutaj, jeżeli z tej perspektywy możecie zerknąć właśnie, zamek ma, nie wiem, kilkaset lat, 600, 700, 800, tutaj nie doczytałem niestety, to sprawdźcie. A obok nieruchomość, która wystartuje 600, 700 lat później, czy przetrwa tyle czasu? Myślę, że tak. Dlaczego, powiedzmy, warto pomyśleć o tej części Polski poza tym bardzo długim sezonem, 280 dni? Dlaczego warto? No, Podhale rządzi się innymi prawami niż inne miejscowości w Polsce. Naszym zamysłem było przenieść cudowną gardę z Włoch do serca Polski. Inspirowaliśmy się właśnie wyjazdem nad gardę. Niepowtarzalna atmosfera, liczne ścieżki rowerowe. Dlatego chcieliśmy po prostu przenieść w to miejsce, tutaj na nasze Podhale, całą magię włoskich gór, włoskiego jeziora. Czyli i jezioro, i góry. Z drugiej strony góry. Ja jadąc do Was, nawet zapomniałem o zamkach, ale dużo ludzi mówi o tej trasie rowerowej, gdzie tu wokół samego jeziora chyba jest kilkadziesiąt kilometrów. Tak, tutaj jest taka jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. Trasa Veloczorsztyn, która ciągnie się od zamku do zamku wokół malowniczego, jak widać, jeziora. No i jest to trasa, która łączy się ze Słowacją. Ma około 27 km długości. No jest to spora ścieżka rowerowa. Staszka, a jakbyś troszeczkę odczarowała Podhale i samo Zakopane? Bo mówiąc tutaj południe, to myślę, że większość z nas myśli sobie Krupówki, Biały Miś, Zenek w Sylwestra, prawda, i centrum Zakopca, które ma różną w tej chwili różne opinie. A to nie tylko Zakopane. Dokładnie. Chcemy, żeby po prostu ludzie z Polski zobaczyli, że my w Polsce mamy piękne rejony, malownicze przede wszystkim, że można połączyć góry i jezioro, że nie możemy szufladkować góry, góry, jezioro, jezioro, prawda? Tylko możemy to złączyć, możemy stworzyć piękną magię, gdzie człowiek na łonie natury może
odpoczywać w luksusowych, komfortowych apartamentach. Jak żyli ludzie 600-700 lat temu? Widzieliście z lotu ptaka, widzieliście inwestycje, a za chwilkę na nią pojedziemy. Jedziemy? Jedziemy. Zapraszamy. Jak to Janosik? Okej, okay, Kuba. Tu żył Janosik też? No tutaj kręcili nasze... Tak, tu... Ale ten kinowy. Prawdziwy. Prawdziwy Janosik? Prawdziwy. Tutaj kręcili też Janosika w 1973, tak? Oraz Zemstę Andrzeja Wajdy. No i taką anegdotą jest, legenda głosi, że tutaj zostały zakopane skarby Inków, które do tej pory nie zostały odnalezione. Wow. Także warto. Warto przyjechać, poszukać. Tak. Moi drodzy, przerywnik, jak zmieniła się jakość nieruchomości. Tutaj drobne nierówności, prawda, w wykończeniu tych ścian widać. Tutaj jest prawie równo, ale nikt nie widział. Tutaj beleczka nieco za nisko. Okno dzisiaj w nieco innej technologii robione. I zamiast tapety kawał jakiegoś dzika, niedźwiedzia, jakiejś bestii. Na klatce schodowej też były kiedyś pewne niedociągnięcia. Myślę, że dzisiaj budowlańcy robią to zdecydowanie lepiej. Staszka, co tu się powiedz dzieje? Wychodzimy z zamku, widzimy drugi zamek. Jesteśmy trochę w Chorwacji, trochę we Włoszech. Dokładnie, nad Gardą. Trochę w Tatrach, trochę morza, trochę jeziora. O co chodzi? Wszystko, Kuba, co jest. Możesz robić wszystko, słuchaj. Masz trzy pasma gór, Gorce, Pieniny, Tatry. Słuchaj, masz dwa piękne zamki, masz piękne jezioro, słuchaj. Inwestycja. Wszędzie blisko plaża, możesz robić wszystko, sporty wodne, rowery, ścieżka rowerowa. W tej samej miejscowości nieopodal jest wyciąg narciarski. Zimą możesz jeździć na nartach, bo tu naprawdę można robić wszystko. No ja myślę, że na tym kanale uczymy się, moi drodzy, jakiejś aktywności, jakiegoś rozsądku, spokojnego stylu życia. Powiedz, czy tu będzie można odpoczywać? Oczywiście. Choroba tu jest wszystko. Choroba XXI wieku to będzie stres. Dokładnie. Czy tutaj go rozładujemy? Myślę, że tak. Chyba tu jest wszystko do wypoczynku, co jest potrzebne. Powiedz mi, czy ty możesz tutaj odpocząć? Mógłbyś tutaj odpocząć? Ja jestem tu półtorej minuty i na razie umysł troszeczkę, wiesz, spodziewałem się oscypków. Mówię ci, białego misia, a widzę jakąś Chorwację i kurczę, polski zamek. Powiedz, Staszka, jakie macie doświadczenie w tym biznesie? Bo łatwo się o biznesie mówi, łatwo się o nieruchomościach mówi. Skąd ta pewność, że to jest dobra lokalizacja, po pierwsze, żeby tu zainwestować, po drugie, żeby tu przyjechać wypocząć? Kuba, nasza firma Tatra Style zajmuje się nieruchomościami od ponad 20 lat. Siedzimy w tych nieruchomościach, kupujemy działki w najlepszych lokalizacjach, jak widać. Znamy ten biznes od podszewki, wychowaliśmy się w turystyce. Wiemy, jak inwestować w dobre działki, w dobrą lokalizację, ponieważ lokalizacja to jest... To jest klucz. To jest klucz. Słuchajcie, lokalizacja, to nie ma kłopotu. No nie... Dlaczego górale, którzy swój kapitał inwestują w ziemię, robią to właśnie tutaj, a nie przy Krupówkach? Dlatego, że tu jest troszkę inaczej, tu jest spokój, tu jest azyl. Tutaj naprawdę można odpocząć. Krupówki są inne dla innego klienta, natomiast ta lokalizacja, ta miejscowość jest dla innego klienta. To jest dla spokojnego klienta, dla klienta, który wie, jakie ma oczekiwania, wie, jak chce odpoczywać. To jakie możemy, jakie my, mieszczuchy, mamy oczekiwania? Czego chcemy? Spokoju, azylu. A aktywności fizyczne? Jak co najbardziej. To można robić, możesz, słuchaj, masz jezioro, sporty wodne, zimą narty, ścieżki rowerowe, spacery, mamy kilkaset tras górskich do spacerowania, także tutaj naprawdę, Kuba, możesz robić wszystko. Świetnie możesz wypocząć, aktywnie przede wszystkim. Jedziemy zobaczyć nieruchomości, ale ja powiem Wam, mając chwilę przerwy, tu też możemy, Staszka, podyskutować. Też jesteś przecież przedsiębiorcą z poważnym doświadczeniem. Czy my czy też nie zapominamy trochę o sobie, żeby na ten spacerek pójść? Pójść z dzieciakami na tą plażę, pójść do lasu. Pójść na te narty, wiesz, bo mamy drugi, trzeci samochód, a kurczę, za czasu na spacer nie ma. Czy to nie jest też ten film, nie jest sygnałem, żeby zadbać o siebie? Tak, myślę, że tak. Warto pomyśleć, zastanowić się, co ze mną, gdzie ja w tym wszystkim jestem, prawda? Żeby tą głowę zresetować, żebyśmy mogli sprawniej i efektywniej pracować. A jeżeli możesz ocenić nas, turystów, czy my idziemy z biegiem czasu do przodu? Jakim turystom byliśmy 20 lat temu? Jakim turystom jesteśmy dzisiaj? Myślę, że Polacy są dzisiaj bardziej świadomym turystą. Wiedzą, czego chcą, że nie tylko restauracja, ale też, tak jak wspomniałeś, aktywność fizyczna, właśnie sporty wodne, spacery po górach, no bo to resetuje nasz organizm. Czyli nie tylko piwo i gofry. Dokładnie. I kwaśnica. Dokładnie. Tylko można się ruszyć, można coś zobaczyć. Teraz też przecież nawet ciężko było nagrać, bo na zamku pełno ludzi, turystów, pełno ciekawych tłumy. Tak naprawdę polskiej Dokładnie. Historii.
Moi drodzy, ja jestem ciekawy, jak wygląda naprawdę budynek, w który możemy zainwestować, czy jakaś ciekawostka. Wspomniałaś przed rozmową, że w Zakopcu działka potrafi kosztować ile? Za ar milion złotych, co daje 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To jest tylko metr kwadratowy działki, nie mieszkania, tylko metr kwadratowy. 10 tysięcy złotych, tak. Za metr kwadratowy działki. Dokładnie. Działki. Żebyście sobie uzmysłowili, to jest 10 tysięcy dolarów złotych. Za metr kwadratowy ziemi, bo też dużo osób pisało, no Kuba, Mielno zrobiłeś, może zrobiłeś to na Podhalu. Sprawdzałem ceny, 45-50 tysięcy złotych zdarza się cena za mieszkanie właśnie na Podhalu. Z tego wynika, rozumiem? Z tego wynikają te ceny. Kuba, u nas na Podhalu możemy wybudować maksymalnie 4 kondygnacje budynku. To jest, no to jest po prostu mało, prawda? Przeliczając grunt, przeliczając tą kwotę. Na tej ziemi też nie przybędzie? No nie przybędzie. Ziemia po prostu jest taka, jaka jest i... No kula ziemska się nie rozciąga. A ile kosztują te nieruchomości na te czorsztynę u Was? Na tej naszej inwestycji ceny zaczynają się od 23 900 zł za metr kwadratowy. Z wykończeniem czy bez? Z wykończeniem. Podkurs z pełnym wykończeniem, z luksusowym i komfortowym wykończeniem. Musimy to zobaczyć. Koniecznie. Zabieramy Was na inwestycje. Przyjechaliśmy na drugą stronę jeziora. Dokładnie. To tu jest Wasza inwestycja, to tu jest Wasze marzenie. Opowiedz proszę parę słów. Kuba, tutaj jak widzisz powstaje resort, apart hotel Natura Resort. Chcieliśmy tutaj, żeby powstało osiedle, mieszkanie dla inwestorów, dla ludzi, którzy mogą tutaj przyjechać, wypocząć. My, Kuba, nie sprzedajemy i nie budujemy tylko czterech ścian, tylko budujemy i sprzedajemy styl życia. To co tutaj będzie? Ile mieszkań, powiedz, będzie łącznie na całej działce? Tutaj będzie około 320 mieszkań, apartamentów, w pełni kompleksowo i luksusowo wyposażonych, pod klucz. Czyli to 1000 osób pomieści się łącznie? Około 1000 hakiem. Mówisz, że nie sama ściana, nie sam dach, no to co jeszcze mamy więcej w tej infrastrukturze? Basen z dużą przeszklaną szybą, mamy strefy spa, będzie gabinet kosmetyczny, gabinety masażu, w tym jeden gabinet dla par. Tutaj na billboardach, na banerach widziałem kręgielnię? Tak, jest sześciotorowa kręgielnia. Jest restauracja trzypoziomowa, kawiarnia widokowa z miejscem do go-workingu oraz do robienia zdjęć. Takie udogodnienia, wiele takich właśnie udogodnień wpływa na obłożenie obiektu. Na... No i właśnie do tego powolutku zmierzam. Jest oczywiście pięknie, mamy Podhale, jezioro, góry, natomiast pogadajmy teraz o pieniądzach, bo coraz trudniej się zarabia, coraz trudniej się oszczędza. Chcielibyśmy, żeby ta kasa pracowała na nas. Dokładnie. Weźmy kwotę, nie wiem, 500, może 600 tysięcy złotych. Jesteśmy niedaleko Krakowa, w Krakowie kupi się za to dwa małe mieszkanie, dwa pokoje do remontu. Trzeba włożyć kasę w wykończenie, w meble. Co możemy za tą kwotę zrobić u Was? U nas, Kuba, zaczynają się apartamenty od powierzchni od 20 do 48 metrów kwadratowych. Ceny zaczynają się od 23 900 zł za metr kwadratowy. To sporo, 24 tysiące za metr. Ale to jest w pełni wyposażony, luksusowo wykończony apartament. Możesz wchodzić z walizką, możesz zamieszkać, jest wszystko. Są talerze, są sztućce, są szklanki do kieliszki do wina, szklanki, wszystko. Czajnik, pełny AGD, pełny RTV. Wanny, prysznice, meble, wszystko. Malowania, robocizny, wszystko. Blaty, dywany, wszystko. Za 24 tysiące złotych. No to, moi drodzy, pytanie do Was. Ocencie, czy to dobrze, czy niedobrze. Ja myślę, że nawet nie ma takiego znaczenia sama cena, co przełożenie tego na stopę zwrotu. Dokładnie. Wydajemy 600 tysięcy złotych. Jak myślisz, ile takie mieszkanie w ciągu roku zarobi? Kuba, no wystarczy, że wynajmiesz takie mieszkanie tylko 20 dni w miesiącu po 600 zł, co daje Ci 12 tysięcy w miesiącu, tak? Czy nawet więcej? No nawet więcej, no wiadomo. Ale co, u nas... kilkanaście tysięcy przychodu? Oczywiście. A złe wieści, co musimy opłacić? Koszt utrzymania takiego mieszkania? My zajmujemy, nasza firma zajmuje się zarządzaniem, wynajmem, promocją obiektu, apartamentów. Nasza firma zrobi wszystko za Ciebie. Jedynie musisz oddać 20%. Czyli 1/5 bierzecie Wy jako Dokładnie. Operator. No i jeszcze wiesz co, zanim wejdziemy do mieszkania, jednego czy drugiego, czy Wy jesteście
apart hotelem czy kondo hotelem? Jaka to jest, gdzie jest różnica? Apart hotel to nie jest kondo hotel, apart hotel, gdzie klient dostaje pełną księgę wieczystą, udziały w gruncie, jesteś właścicielem swojej nieruchomości, którą kupiłeś, za rok, za dwa możesz ją sprzedać i jeszcze na tym zarobisz. Czyli osobna księga wieczysta, jestem właścicielem mieszkania, mogę przyjechać kiedy chcę? Dokładnie, masz pobyt właścicielski. Powiem ci jeszcze teraz, wiesz, o problemie tak naprawdę ludzi, którzy mają pieniądze, nie mają czasu albo nie mają chęci. Chcą kupować nieruchomości, ale stolarze, firmy remontowe, słuchajcie, no sam to przerabiam w tej chwili z żoną, więc wiemy, ile jest tych kłopotów. Macie tutaj hurtowy, można powiedzieć, tak, wykończenie mieszkań, robicie 300 sztuk. Wiadomo, że można to wykończyć taniej, lepiej, łatwiej. Najemcy czy właściciele to nie interesuje. Dokładnie. Nasi klienci nie chcą się tym zajmować, ze względu, tak jak sam mówisz, ludzie prowadzą biznes. Każdy jest zagoniony, zabiegany. Żyjemy szybko dzisiaj, prawda? Więc nasza firma zajmuje się wszystkim. Wykończeniem, wyposażeniem, malowaniem, wszystkim. Wchodzisz do gotowego mieszkania. Budowa, wykończenie, zarządzanie, dokładnie, wynajmem. Dokładnie. I tylko zarabiasz na mieszkaniu. To lubimy najbardziej. Czy liczyliście te stopy zwrotu? Mniej więcej? Czy to jest 4-5%, czy 20%? No, ile to jest realnie? Jest to około 8%. 8%. Około 8%, tak. Po wszystkich opłatach. Dokładnie. Wejdziemy do jakiegoś mieszkania? Oczywiście, zapraszam. Chodźcie, zobaczymy. Ja będę nie przerywał tego cięcia, tego ujęcia. Wszystko, słuchajcie, grajmy. Powiedz mi proszę, uczymy się. Moi drodzy, wszystko nagrywamy. Tu nie ma cięć, to jest YouTube. Staszka, ogląda nas dużo chłopaków, lat 30, 40, 50, często budowlańców, ludzi zainteresowanych deweloperką. Powiedz tak, od kuchni, czy to jest robota tak łatwa, jak wygląda w filmie zrobić takie osiedle? No myślę, że nie, bo skoro by była tak łatwa, to wszyscy by to robili, prawda? My, tak jak wspomniałem już wcześniej, zajmujemy się 20 lat nieruchomościami, budujemy, zakupujemy działki, budujemy, wyposażamy te apartamenty oraz zarządzamy nimi. A macie tutaj generalnego wykonawcę, czy to są wszystko wasi ludzie? Tak, to są wszystko nasi ludzie. Nasza firma ma swoich pracowników, swój sprzęt, jak widzisz, Kuba. To są wszystko nasi ludzie, którzy są zatrudnieni w naszej firmie. Czyli wasz grunt, wasze maszyny, dokładnie, wasi ludzie, wasze wykończenie, dokładnie, wasze zarządzanie. Dokładnie. No to górale to jacyś monopoliści, moi drodzy, ale chociaż zostaje wszystko w rodzinie, no bo można to przyrównać, wiesz, do jakiegoś funduszu. Jest dużo kapitału, ale mało rąk do roboty. Tutaj prawdopodobnie mniejszy kapitał rodzinny, ale wszystko jest właśnie gdzieś trzymane przez gospodarza za głowę. No i 20 lat doświadczenia, to jakbyś nam mogła powiedzieć o tym rynku najmu, bo kupić mieszkanie sobie można, wybudować budynek można, ale czy jeżeli się nie zna klienta, nie wie się, co mu zaserwować do jedzenia, i wiesz, jaka ekspozycja okien, jakie wielkości, czy można popełnić błędy? Tak, oczywiście ludzie, którzy przyjechali z centralnej Polski, próbowali właśnie wynajmować, budować apartamenty, różne hotele, różne pensjonaty. Nie wiedzą, jakie potrzeby ma klient, który przyjeżdża na krótkoterminowy wynajem. My to znamy, wychowaliśmy się między turystami, więc znamy potrzeby, czego oczekuje klient, który przyjeżdża na krótkoterminowy najem. Ja powiem ci, że nigdy nie myślałem o najmie krótkoterminowym, póki co zaczynam, bo niestety przy dzisiejszych cenach nieruchomości, tutaj mówię w komentarzach nawet, pogadajmy czy teraz, wiesz, mówisz 18 tysięcy za metr, to parę lat temu to była abstrakcja. Wszędzie. Tutaj, w Łodzi, w Warszawie. W 2004 ceny na Podhalu były 3000-3500 i wtedy wszyscy już mówili, że to jest jakaś górka, że to jest abstrakcja w 2004. 3-4 tysiące to była abstrakcja. Zobacz, kilkakrotnie poleciały ceny do góry i ceny tylko rosną. A znasz człowieka, który kupił na przykład za 4 tysiące i sprzedał za 34? Myślę, że są tacy klienci. Czyli ogromna przebitka. Dokładnie, dokładnie. Czyli no warto inwestować. No ale to myślisz, że jeszcze z tych 24 tysięcy to pójdzie na przykład na 35? No mamy klientów, którzy jakiś czas temu kupili u nas apartamenty i odczuli wzrost wartości, ponieważ niektórzy też, nasi klienci już sprzedali te apartamenty i zarobili na tym. No i jeszcze porównując te, moi drodzy, wspomniane 600 tysięcy i Kraków, czy Poznań, czy Warszawa, bo to pewnie jest mniej więcej podobnie, no ta stopa zwrotu będzie nam malała. Tak jak cieszyliśmy się jako rentierzy długoterminowi z 10, 9, 12%, no dzisiaj często jest to 3, 4, 5. Dużo, dużo mniej z uwagi na wysokie ceny. Tu, tym krótkim najmem możemy to nadrobić. Dokładnie, tym bardziej, że ja tylko wspomniałam, że jeżeli wynajmiesz 20 dni w miesiącu po 600 zł, co daje ci kwotę 12 tysięcy. 18. 20 razy 6, 12, przepraszam.
Chciałbym za dużo, bo już tak sobie myślę. Okej, ale ja ci wszystko powiem, Kuba, spokojnie. Przy czym u nas jednak szefowa sezon... policzy, to policzy. Czyli 20 razy 600 to jest, moi drodzy, 12. Okej. Jeżeli sobie dodasz na przykład, bo u nas najdroższe terminy to jest Sylwester, Święta Bożego Narodzenia, ferie. No ile wtedy potrafią ceny, zapłacić? Wtedy powiedz. Ceny rosną kilkakrotnie w górę. Kilkakrotnie? Kilkakrotnie, to ile, dokładnie. 1,5 tysiąca za mieszkanie można wziąć? Oczywiście. Za dzień? 2-3 tysiące. Tyle co ja za miesiąc? Oczywiście. Sylwester, Kuba, to jest tylko raz w roku. Jednak górale robią, moi drodzy, chyba lepiej interesy niż my na dziedzinach. To ja się muszę, ja na szkolenie do ciebie muszę przyjechać. Zapraszam. Ale na 1,5 tysiąca za dzień? Oczywiście. Za dobę? Są takie ceny, Kuba. I to za tydzień płacą dychę? Tak. Są celebryci, przyjeżdżają, słuchaj. I celebryci też? Oczywiście. Mam bardzo dużo klientów z Dubaju, którzy właśnie kochają właśnie Podhale, kochają naszą piękną zieleń. Z Dubaju? Z Dubaju. Celebryci z Dubaju przyjeżdżają. Wiesz, mamy również klientów z Dubaju. Którzy inwestują. Którzy inwestują, którzy kochają naszą piękną zieleń, lubią jak pada deszcz. I to się można, moi drodzy, nauczyć koło zamku, prawda, w Niedzicy czy Czorsztynie. Jestem mega ciekawy widoku. Pójdziemy Zapraszam. Na górę. Chodźcie, chodźcie, kochani. Staszka, widzimy na razie gołe mury, zagospodarowaną działkę. Kiedy, powiedz, ludzie będą mogli tutaj realnie zamieszkać? No, inwestycje planujemy oddać około 1,5 roku. Czyli koniec 2025. Przed sezonem 2020, przed sezonem zimowym 2025. Czyli już będzie można pierwsze rezerwacje robić. Dokładnie. Za 1,5 roku. Dokładnie. Super. Chodźcie na górę. Chodźcie, moi drodzy, na górę. Możecie, kochani, porównać Gruzję tutaj z Podhalem. Tam też jest taka sytuacja, że z jednej strony woda, z drugiej strony góry. Jak ten widok wygląda? Zobaczymy na piętrze. Windy będą oczywiście, prawda? Tak, oczywiście, windy będą. A powiedz jeszcze nam troszeczkę o przedsiębiorczości. Staszka, twoje doświadczenia, takie jakiś apel, bo wiesz, chciałbym uczyć, zarażać przedsiębiorczością młodych ludzi zwłaszcza. Czego cię te 20 lat nauczyły? Że trzeba inwestować, mądrze pracować. Trzeba sobie cele odpowiednie w życiu wyznaczać i otaczać się odpowiednimi ludźmi. Jaką wy, górale, macie taką receptę na sukces właśnie? Ciężka praca? Na Podhalu dużo się zmieniło. Mentalność górali też się zmieniła. Natomiast no, nie wszystko można przedkładać na ciężką pracę. Trzeba się inspirować. My z naszymi projektantami co roku wyjeżdżamy na najpopularniejsze targi na świecie. Inspirujemy się właśnie trendami z całego świata, przez co przenosimy właśnie te inspiracje do naszych wnętrz, przez co te nasze wnętrza wyglądają wiele lat świeżo i modnie. Czyli tradycja tradycją, ale z duchem czasu trzeba iść. Dokładnie. Również w nieruchomościach. Dokładnie. Wtedy ten biznes się Dokładnie. Spina. Czy ludzie, którzy mają kwaterę sprzed 20-30 lat, są w stanie gdzieś was dogonić, czy będą po prostu w innej półce cenowej? Na pewno to jest inna półka cenowa. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie. No bo wiesz, 1500 za metr, to też za dzień, to też jest klient, który ma na to, prawda, środki. Ale mówisz, że tych klientów nie brakuje. No i co, ten widok za $1 milion? No, widok jest niepowtarzalny za $1 milion. Czy on też dolarów? Jest u notariusza do faktury dopisywany, czy nie? No, na specjalne życzenie, tak jak dla ciebie, Kuba, możemy nie, to zrobić. Nie, to ja wolę bez. Ja wolę bez. Moi drodzy, zerknijcie proszę sami. Barierka chyba też będzie nieco inna, póki co mamy zabezpieczenie. Tak. Barierki, wszystko robimy w szkle, lekkie, takie właśnie przejrzyste, żeby nic nie zasłaniało widoku, żeby to połączenie natury, luksusu i komfortu było właśnie połączone z architekturą z zewnątrz, żeby to było lekkie i świeże. Tu będzie jedno z mieszkań. Tak, tu jest jedno z mieszkań, dokładnie. Czyli ktoś budzi się, rano, stawia sobie jakąś dokładnie, kawkę, dokładnie. Muzyczkę. Dokładnie. I widok na jezioro. I ma taki widok. Dokładnie, zamek jeden, zamek drugi. Powiem wam tak najszczerzej, kurczę jak mogę, ale no, musimy się jako Polacy chyba nauczyć wypoczywać, korzystać z tego. Dokładnie. Wiesz, jeden będzie miał tu mieszkanie, drugi nad morzem, jeden będzie inwestorem, drugi sobie jako najemca przyjedzie. Ale czy ty nie sądzisz, że nieruchomości w ogóle łączą ludzi? Łączą ludzi, na pewno nieruchomości łączą ludzi i pozwalają nam też docenić tę aurę, te walory turystyczne w Polsce, jakie mamy, bo my Polacy nauczyliśmy się cudze chwalić, a swojego nie doceniać i... Turcja, Egipt, Tunezja, a okazuje się, że można w Polsce mamy wiele czy nad jeziorem, pięknych. Prawda, czy nad morzem, czy w górach spędzić przepięknie czas, a i mądrze zainwestować. Dokładnie. Połączyć inwestycje z wypoczynkiem. Jasne. Tak,
inwestujesz w apartament, wypoczywasz w tym apartamencie, Kuba, a przez to jeszcze ten apartament pracuje na ciebie. Comiesięczne zyski ci przynosi pasywny dochód. Oprócz tego ta wartość w apartament rośnie, prawda? Dokładnie. Za rok, za dwa, za trzy możesz go sprzedać z pieniędzy i jeszcze na tym zarobisz. Plus ważna rzecz, można to skredytować, prawda? Przecież dokładnie. Nie trzeba tego kupować za gotówkę i w przypadku tej inwestycji, czy w ogóle też Wam bardzo polecam, unikać czynnika ludzkiego, czyli no nie pilnować ekip budowlanych, remontowych, nie. Pani, która posprząta czy nie posprząta łóżko, bo to jest kłopot. To jest ciężkie, nasza firma ma doświadczenie, prowadzimy te apart hotele już kilkanaście lat, mamy doświadczenie, wiemy jak zarządzać ludźmi. No a nie ukrywam, że ktoś, kto na tym się nie zna, jest to po prostu trudne. A były takie sytuacje, znasz tutaj sąsiadów, że ktoś poległ. Przyjechał z gotówą, mówi, kurczę, będę deweloperem, będę wielkim rentierem, zbuduję blok i mówi, no niestety. Są tacy inwestorzy, którzy po prostu no, nie podołają swoim wyzwaniom. Czyli są pieniądze, są ambicje, ale nie znają realiów, nie rynku znają rynku. Nie znają, dokładnie. Nie znają tego turysty dokładnie. I jest w topa. No i ten Dubaj, czyli nie tylko Polacy, tak? Nie tylko Polacy, bardzo właśnie dużo klientów interesuje z Dubaju, interesuje się Podhalem. Lubią Podhale, przyjeżdżają, lubią tą naszą piękną zieleń, woda, góry. No i co, my lecimy tam po słońce, oni tutaj deszczu chcą zobaczyć. Oni deszcz chcą zobaczyć. Duży prysznic, tak? Dokładnie. No coś fantastycznego. Czy zobaczymy jeszcze jakieś mieszkanie? Oczywiście. Co zobaczymy, powiedz? Przejdziemy na kolejny budynek. Aha. Jakieś bo wykończonych jeszcze nie ma, tutaj bo czekamy. Nie mamy. Na innej inwestycji zobaczymy. Na inwestycji, którą ostatnio oddaliśmy, właśnie koniec 2023 roku. Jest to nasza jedna z ostatnich oddanych inwestycji. Okej. Okay. I tam zobaczymy. Już gotowe mieszkanie. Tak, które... Takie będzie tutaj za rok, półtora. Lepsze. Pędzimy. Tutaj Kuba jest jedno z naszych większych mieszkań. Ma ono 45 metrów kwadratowych. Po podłodze ma 60 metrów. Tak wygląda. Dokładnie, za co klient nie płaci. Płaci klient za 45 metrów kwadratowych. Tylko czy to nie jest troszkę za duże mieszkanie, tak jak tak na pierwsze, drugie, pod wynajem, krótkoterminowy? Są inwestorzy, są ludzie, którzy przyjeżdżają na wypoczynek, którzy chcą mieć dwie sypialnie, salon. Także są też klienci, którzy są zainteresowani takim większym ale mieszkaniem. Ale więcej zapłacimy za mieszkanie, więcej weźmiemy też dokładnie. Za dzień. Są dwie sypialnie. Dokładnie, to możemy się bilansuje. Zobaczyć? Jak najbardziej. Jaki jest pomysł na takie mieszkanie? Zobacz jeszcze wysokość, jaką mamy. Mamy 5,5 metra wysokości. Szok. Oczywiście widoki na jezioro. Widok na góry z każdego pomieszczenia. Gorce, Pieniny, Tatry. Cztery parki narodowe. Gorczański, Pieniński, Tatrzański i Babiogórski. Za balkon doliczacie, czy balkon nie, i widok w gratisie? Nie, za balkon nie doliczamy. Widok w gratisie. Okej, czyli widok w gratisie, dodatkowy balkon bonus. W gratisie, 5 metrów w górę w gratisie. Dokładnie. I po skosach 20 metrów w gratisie. Dokładnie. To same gratisy. Tak. Powiedz proszę, jaka jest koncepcja na taki apartament? Jaka jest koncepcja? Tak no jest. Są dwie sypialnie. Tak? Zajrzymy? Chodźcie, zaglądamy, uczymy się. Tu jest jedna sypialnia, oczywiście z wyjściem na balkon. Okej, okay. Tu też będzie wielkie okno, czy... Tak, też będą szklenia. Okej. Okay. Nasza firma kładzie nacisk na szklenia, na tą właśnie taką lekkość, żeby nie było przytłoczenia, żeby klient miał pełną przejrzystość, żeby mógł się czuć swobodnie. No i oczywiście, żeby mógł podziwiać piękne widoki. Spójrz za okna. Sypialnia numer dwa. Sypialnia numer dwa. Oknem, okej. Tak, z oknem dachowym. Bardzo duży salon. Bardzo duży salon z pełni wyposażonym luksusowym aneksem kuchennym. Mhm. I łazienka. No i przedpokój. I przedpokój, łazienka. Duża super. Łazienka. No a powiedz, a masz klientów, którzy chcą sobie troszeczkę inwestycyjnie, a potem tak naprawdę tu zamieszkać na starość? Zdarzają się tacy klienci, ale docelowo oni później i tak kupią sobie w naszej firmie nowe apartamenty, a te jednak, których już pomieszkali chwilę, przeznaczają na inwestycje, na wynajem. Czyli to jest taki klient, który pomieszka, zostawia, poczuje blusa, dokładnie, kupuje sobie świeży, idzie dalej, dokładnie. Ja jestem przeciekawy, jak wygląda apartament wykończony, jak wygląda historia, bo zobaczymy dzisiaj dokładnie. Budynek sprzed 10 lat i budynek sprzed roku. Dokładnie, w drugiej całego roku. Odcinka. Będziemy. Dotarliśmy do Białki Tatrzańskiej. Dokładnie. Co tutaj się zadziało?
To jest jedna z naszych inwestycji, którą oddaliśmy w zeszłym roku. Co się zadziało? Inwestycja obok, którą oddaliśmy 10 lat temu. Na tej inwestycji apartamenty były sprzedawane po 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Z wykończeniem? Z wykończeniem. Na tej inwestycji oddaliśmy apartamenty z wykończeniem od 25 tysięcy w górę. W zeszłym roku? W zeszłym roku, tak. W górę to znaczy zatrzymało się na? Na 32 tysiącach. 32 tysiące złotych za metr kwadratowy. Z wykończeniem. No dokładnie. I teraz pytanie, dlaczego tak drogo? Dlaczego tak drogo? Mamy basen z dużą przeszkloną szybą, mamy całodobową recepcję, mamy restaurację, mamy spa, mamy gabinety masażu, mamy sauny, mamy jacuzzi. Chodź, zobaczysz sam, dlaczego tak drogo. I to wszystko dla właścicieli? I to wszystko dla właścicieli, dla gości, tak, dla osób, które tutaj przyjeżdżają wypoczywać, inwestować. Czyli oglądamy nie tylko mieszkania, ale pełną infrastrukturę. Tak, pełną infrastrukturę, części wspólne. Wszystko dla Was. Jak chcecie zobaczyć, zapraszamy do środka. Czyli najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o infrastrukturę? Klient czuje się zaopiekowany, jest recepta całodobowa. Klient czuje się zaopiekowany, nie czuje się samotnie. Wie, że może przyjść, zapytać, dopytać. O każdej porze? O każdej porze, dokładnie. A z rozrywek, z atrakcji? Chodź, pokażę Ci nasz basen z pięknie przeszkloną szybą. Mamy restaurację, basen, strefę spa. Dla każdego mieszkańca? Dla każdego mieszkańca. I dla każdego najemcy? Dla każdego najemcy. Dla każdego gościa, który może tutaj wypocząć. Tutaj na dół, dobrze. A teraz, szefowa, gdzie idziemy? Idziemy na basen. Zapraszam. Chodźcie na basen, moi drodzy. Trochę zdrowia, nie tylko te inwestycje, tak. Tylko te pieniądze, stopę zwrotu. A gdzie, moi drodzy, zdrowie? Zdrowie tutaj. A zdrowie mamy tutaj. Gabinet masażu, jeden, drugi. Idziemy, Kuba, na basen. Dzień dobry. Dzień dobry. Strefa Wellness. Dajcie proszę znaka, czy chcielibyśmy, żeby w naszych blokach, w dużych, mniejszych miastach, w Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, zamiast garażu podziemnego i komórek lokatorskich były takie basen. Strefy. Dzień dobry. Chodź, pokażę Ci. Tutaj można sobie odpocząć, zrelaksować się. Masz sauny, jacuzzi. Basen z cudownie oszkloną szybą. Zobaczymy? Zobaczymy, zapraszam. Gwieździste niebo. Gwieździste niebo. Dokładnie. Basen przeszklony, jacuzzi, sauny, gabinety masażu. Jak niewiele trzeba, żeby było wszystko w podziemiach naszego mieszkalnego bloku. Fajnie. A knajpa? A knajpa, chodź. Knajpa też jest? Oczywiście. Kochani, dla Was przygotowaliśmy restaurację, żeby każdy sobie mógł spokojnie kawkę wypić, zjeść pyszny obiad. Inwestorów i dla gości. Dla inwestorów i dla gości. No powiedz proszę, porównując to do niezależnej inwestycji w mieszkanie, czy w Sopocie, czy gdzieś tutaj właśnie w górach, no są to plusy. W postaci spa, knajpy, recepcji, wspólnego parkingu, dziedzińca. Zdecydowanie. Chwalą sobie to klienci? Bardzo, bardzo. A kto jest, powiedz, inwestorem? No, inwestorami są to głównie nasi Polacy, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze, którzy ciężko pracują, którzy mają nadwyżki kapitału, lokują w apartamenty, dlatego że doskonale wiedzą, że jest to godne zaufania i że na pewno na tym zyskają. A jeżeli chodzi o wiek inwestora? Czy to są ludzie lat 30 czy 50, starsi, młodsi? No, nasi inwestorzy zaczynają się, jeżeli chodzi o wiek, to w granicach 30+. Mhm. Czyli to już jest moment, kiedy się w życiu zarabia, ma się jakieś oszczędności, myśli i o przyszłości, szuka się jakichś dochodów pasywnych. A jeszcze przewrotne pytanie, kto się pojawia jako gość, jako najemca? Jako gość, jako najemca. Czy starsi ludzie, czy rodziny? To też są różne przedziały wiekowe. Są to rodziny, są to starsi ludzie, są to 20+, pary, narzeczeni. Okej, okay. Reguły nie ma. Reguły nie ma. Każdy chce z tego skorzystać. Dokładnie. Wiemy, jak wygląda ta infrastruktura dodatkowa, ale nie widzieliśmy najważniejszego. Komnaty. Jak wygląda mieszkanie na Podhalu za 25 tysięcy złotych za metr z wykończeniem? Mamy jakiś pokój wolny? Oczywiście. Zapraszam. Idziemy? Zobaczymy. Zapraszam.
Kuba, chcę Ci pokazać takie nasze topowy apartament o powierzchni 33 metrów kwadratowych. Mhm. Tak wyglądają nasze wnętrza. Staramy się jak najbardziej wyjść naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów. Tutaj jest salon połączony z aneksem kuchennym. Powierzchnia może nieduża tego apartamentu, tego mieszkania, ale robi wrażenie. Wrażenie ogromne. To prawda. Tak. Naprawdę. Dajcie proszę znaka, jak Wam się podoba skromna, góralska kwatera w Białce Tatrzańskiej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy, Kuba, wszystko. Mamy pełen sprzęt AGD, mamy sprzęt RTV, mikrofale, wszystko. Talerze, szklanki. Bardzo wygodny stół. Usiądź proszę. Jak za czasów studenckich, moi drodzy, w schronisku. Człowiek może sobie z widokiem na góry zjeść proste śniadanie, papryka szczeciński z bułeczką. Klimka jest, tak? Jest, wszystko jest, tak. Wszystko podświetlone. Powiedz, czy taki tak wysoki standard doceniają klienci? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Klienci teraz mają wysokie oczekiwania. Chcą mieszkać w komfortowych apartamentach, luksusowo wyposażonych. Myślę, że świadomość naszych klientów zmieniła się ogromnie w przeciągu ostatnich 10 lat. Sporo podróżujemy, ale powiedz, czy w Polsce te standardy nie są naprawdę wysokie, jeśli chodzi o wykończenie nieruchomości? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że Polska zrobiła ogromny skok, jeżeli chodzi o wykończenie właśnie takich apartamentów. Robimy to naprawdę na wysokim poziomie i można powiedzieć, że powinni nam sąsiedzi z zagranicy pozazdrościć. No to nie zazdroszczą w takim razie, nie wiem, Niemcy, Francuzi, dokładnie. Czesi. Dajcie znaka też, jak to wygląda w innych krajach. My tymczasem możemy wejść do sypialni. Tutaj mamy pokój sypialniany. Dobra. Chodźcie proszę do małej sypialni. Tutaj mamy pokój sypialniany. Tak samo w pełni wyposażony. Jest telewizor, jest duża szafa, łóżko. I przypomnij jeszcze, kupując u Was mieszkanie, to wszystko jest jak gdyby w cenie, w pakiecie. Tak, to jest wszystko w cenie, w pakiecie. Czyli nie musi sobie właściciel przyjeżdżać? Nic nie musi. Z farbą wszystko jest? Poduszki, kapy, wszystko, elementy dekoracyjne, lampy, wszystko, wszystko. Tak jak widzisz, tak jest, tak oddany jest apartament naszym inwestorom. A jak myślisz, jeśli chodzi, prognozując tutaj ceny, no były po 8 w budynku obok, pamiętasz ten? Dokładnie, 10 lat temu, oczywiście. Dzisiaj 25-30. Jakie są prognozy? Czy to jeszcze pójdzie w górę? Kuba, no jest to bardzo wysokie zainteresowanie turystów. 10 lat temu Podhale odwiedziło 2,5 miliona turystów. W tym roku jest to 5 milionów turystów, także mamy świadomość, że Podhale ludzie lubią odwiedzać. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy duże zainteresowanie turystów z Dubaju, inwestorów przede wszystkim. Więc prognozy są takie, że ceny będą na Podhalu tylko rosły. A ta branża turystyczna? Rozwija się jak najbardziej. Infrastruktura, branża turystyczna, inwestorzy, którzy tutaj właśnie inwestują, czy tak jak my, deweloperzy, wychodzimy naprawdę naprzeciw oczekiwaniom. Staramy się, żeby ta strefa takich udogodnień jak spa, baseny, sauny, siłownie, jacuzzi, jak najwięcej tych udogodnień dać klientowi. YouTube ma to do siebie, czy to social media, że tak naprawdę mówimy, jak jest. Tymczasem często są takie komunikaty, te paragony grozy, że już jest koniec, że Polska się wyludni, że Podhala nie ma. Jak Ty jako góralka rodowita się do tego stosunkujesz? Czy ten teren umiera, czy dopiero zaczyna żyć? A czy Ty widzisz, żeby ten teren umierał? No nie, ale wiesz, zadaję Ci pytanie, bo często, tak jak było w czasach tych covidowych, no inne się słyszało, inne się widziało. Jak wygląda teraz realnie od Waszej strony pod względem właśnie obłożenia i tych prognoz? Prognozy są pozytywne, obłożenie z roku na rok wzrasta. No bo dzisiaj nawet ciężko było tu znaleźć pokój, tak, żeby nagrać ten nie filmik. Mamy wolnego pokoju, dlatego okay. samo za siebie tłumaczy, jakie są prognozy i ludzie jednak kochają Podhale. Możemy zobaczyć jeszcze łazienkę? Oczywiście, zapraszam. Zobaczymy łazienkę w kawalerce na Podhalu. Czy mała, czy nie mała, chodźcie proszę. Zerknijcie, ocencie sami, ale chyba wystarczająca. Komentarz jeszcze tutaj. Duży, przestronny prysznic. Mhm. Nawiązujemy też do naszych tutaj trendów góralskich. Staramy się, żeby tej architektury góralskiej troszkę było wplecionej w apartamenty, żeby klient, który przyjeżdża na Podhale, mógł się poczuć naprawdę swojsko klimatycznie. Czyli wiedział, gdzie jest. Ma Mam być wrażenie, luksus, ale też z nutą tradycji dokładnie. Okej, nawiązania właśnie do tych motywów tutaj bardzo właśnie lokalnych.
Kuba, wiem, że inwestujesz w kawalerki. U nas też w naszej firmie Tatra Stein możesz sobie kupić taką kawalerkę, która ma 28 metrów kwadratowych, która przyniesie ci kilkanaście tysięcy miesięcznie dochodu pasywnego. No to dostałem wpierdy na koniec filmu. To jest mała kawalerka, tak? Tak, to jest mała kawalerka. 28 metrów kwadratowych. Skromny pokój studencki, 28 metrów i ile powiedz przynosi miesięcznie w sezonie? No kilkanaście tysięcy, od 12 tysięcy w górę przyniesie ci dochodu pasywnego w sezonie. Że ja też na to Podhale tak patrzyłem całe życie, nieinwestycyjnie. Co my tu mamy? Wszystko możesz zmienić. Tu masz wszystko, tu masz łóżko, tu masz stół, masz aneks kuchenny, łazienkę. Zerkniemy? Czyli te wszystkie skosy nie wchodziły w cenę, nie, tak? Skosy nie wchodzą w cenę. Bo optycznie jest wrażenie, jakby to mieszkanie było kilkanaście metrów większe. I łazienka jest ogromna. Łazienka jest rzeczywiście duża, jest kabina prysznicowa. Jest wszystko, toaleta, duży blat. Tak jest, ten element właśnie tutaj, zerknijcie sobie proszę. Tatrzański, góralski, duży telewizor, wygodny stół, kawałek aneksu kuchennego. No i moi drodzy, przestrzeń w kawalerce na Podhalu. Jest szampan, możemy otwierać szampana. Nie denerwuj mnie, ja to idę herbatę parzyć i się idę szkolić, więc w nieruchomości, jak to trzeba inwestować, bo moja kawalerka 2000 miesięcznie i wasza 15, no niestety jest Kuba, różnica. Może być twoja kawalerka. Jezioro Czorsztyn. Do notariusza pojedziemy po filmie. Ja chciałem ci bardzo podziękować za tę lekcję. Spodziewałem się czegoś innego, natomiast naprawdę no, kawał roboty i myślę, że można powiedzieć na koniec filmu, kawał luksusu. Czego życzysz, powiedz, inwestorom? Czego życzę inwestorom? Sukcesu, żeby mądrze inwestowali, żeby lokowali swoje oszczędności, swoje nadwyżki kapitałowe właśnie w nieruchomości, bo to jest po prostu najlepsza lokata na nasze ciężko zarobione pieniądze. Budujemy prywatny majątek, wzrasta ten majątek na wartości, przynosi nam miesięcznie pieniądze. Dokładnie. W górach dużo większe niż w Łodzi, jak się okazuje. I tylko zyskujemy. Tak, raczej zyskujemy na wartości, omijamy czynnik ludzki. Miło było, Kuba. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wejdę na waszą stronę. Jak się strona nazywa? Tatra Style. TatraStyle.pl. Pozdrawiamy was. Dajcie proszę znaka. Wchodzić w nieruchomości w górach, czy nie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie cieplutko. Hej.